Witam wszystkich serdecznie z tej strony Rafik. Zapraszam Was do kolejnego odcinka drugiej części śnieżnego DLC Ashes of Ariandel. Zakończymy właśnie tutaj ten cały dodatek w tym odcinku. Mam nadzieję. Zostało niewiele do zwiedzania moich dwóch bossów. Śnieżona górska przełęcz. Tam skończyliśmy. Czy ja zrobiłem sobie max wszystko? To też jest naprawdę dobra. Porządek zróbmy. No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No i ósma będzie w drugim dodatku. Na koniec pokażę cały moveset wszystkich katan. Oni mają też fajne ciuszki. Chciałbym, żeby coś mi wypadło. Jeszcze mnie dosięgłeś. Tak więc będę ich wybijał. Nadzieją, że coś wypadnie. Ale nie to. Nie to, chłopie, chciałem od ciebie. Ach, jak na złość. Złośliwe. Nic. Tam tarcza ich. Nic, dobra, tu trzeba pobiec. Najlepiej tam na górę. No właśnie dlatego. Oni spamują z góry strasznie tymi dzidami. No już idę, a nie tam denerwuj się. Och, jest i hełm tego pana. Takie drzewko można sobie tutaj pyknąć z K.
skrócik sobie otworzyć do tego śnieżnego pola. Masakr zrobiłem im. Płaj, wróciłem, zrobiłem kółeczko. No, już tam na górę mogę iść. Tia. No, jeszcze ty ocalałeś. Dwa razy hełm. Bez jaj. Gdzie to jest? Słyszę jak sapiesz. Dobra, tamtędy jeszcze... Teraz przejdę tam. Najpierw tu zwiedzanko. Jak coś takiego widzicie, to lepiej uciekajcie. Bądźcie w ciągłym ruchu, bo... To jest... Specjalny weapon art broni, którą tutaj można też znaleźć. Jest to siekiera. Tak, to jest ta siekiera właśnie. Tego kolesia. Tutaj jest. Dobra. Zebrane. Uciekane. Tak jak mówię, z nich się nie wyfarmi żadnych strojów. Można je kupić za prochę kapitana z tej wieży, którą wziąłem. Jedynie co to można tu wyfarmić, ciężki klejnot do broni. Jak się bardzo potrzebuje. To z nich takie coś wypada dosyć często. Dobra, żebyś nie zaalarmował swoich kumpli. Gdzie jesteś? Się zaciął. Pochodnia. Wyznawca. Dobrze. Dużo was tu będzie. Dobra, wszyscy spadniecie. Tak jest.
To jest koleś, trzeba szybko do niego podbiec. Okej. Jak strzela, to mamy szansę. Szybko podbiec i go trochę zaatakować. Odebrać mu życia. Z tymi nie warto walczyć, bo oni dają duży odłamek tytanitu. Ewentualnie klejnot. Klejnot. Ciężki klejnot, ale to jest tylko do potrzebnego, mówię, do buildu pod siłę. Oni nakładają. Takie coś nakładają na nas, skrwawienie, więc... To jest tajemne przejście na dół. Tylko najpierw musimy sobie oczywiście odpalić to skrót. Nie chciałbym biegać drugi raz naokoło tej planszy. Zatoczyliśmy kółeczko. Teraz musimy na dół pozwiedzać wszystko. Pozbierać co trzeba. Sorry za te hałasy w tle. Podobny motyw jest Dark Souls 1. W dodatku też tym takim zimowym. As ashes will be, ever seeking fire. Będzie masakra, mogę nie przeżyć. Mówiłem, że mogę nie przeżyć. Nie przeżyłem. Ja pierdziolę, ile tych much tu jest. Ale nic, wykończymy je wszystkie.
Obiecuję. Co do jednej muszki będzie. Będzie po tych muchach. Muszę odzyskać swoją kasę. Żadne muchy mnie nie zabiją. Okej. Z pochodnią najlepiej to robić. Serio? Dobra. Dobra. Może nas coś zaatakować. Dobra, systematyczne zabijanie much będzie. Okay. Oj, ojejku, ojejku. Broja, Wilhelma, tego NPC-a, którego spotkaliśmy. Okej. Dobra, tu jest gdzieś wejście. Tutaj można wejść tylko solo, jakbyście koop robili. To niestety nie wejdziecie z kimś. No i te pnącza przypominają mi Dark Souls 1. Los Izalith. Ci co grali wiedzą o co mi chodzi, a ci co nie grali to... Zapraszam do zagrania albo obejrzenia. Powoli, powoli. Upnijmy sobie na odwagę. Rękawica piromancji.
Dobra. Katana versus katana. Duch. No, no. Koleś jest kurde dobre. Dobra. Nie za bardzo dobry. Nie tak dobry jak ja. Dunnel. Wróćmy do kapliczki. Nie wiem, czy z tego będzie jakiś punkt. Jak nie, no to kupujemy bełt. Okay. No to teraz w sumie tylko został boss 1 i boss 2. Spróbujmy tego głównego bossa. Jeszcze jest jedno miejsce, którego nie odwiedziłem. Jakiś item jest tam chyba dajże materiał do wygrania do broni. What stops thine ears? Please, my flail, right away. It's Adam Masofisto, stary. Z batem, tylko na Frida. No, mamy 40 minut, więc... Na dwóch bossów myślę, że wystarczy. Bring Frida to me, please. Canst thou not see the flame flickering once again? Seeing blood surge, I can see it, feel it. Na dobre zdepczysz. A może przez pierwsze kilka prób i zdepczysz. Yeah.
Ura. That's him, man, though. Mendoza. Dobra, nieważne, nie widzę jej. No i nie widziałem cię. Świniako. Suczo jedna ty. Cena. No zaczynasz? Nie. Kurzać. Paluszka już sobie zjem. To jest twoim dentystą, chłopie. Muszę wziąć panadol po tym. Drzesz ryja. Rajajaj. Ta misa to też jest z Dark Souls 1, no. No i zniszczył wystrój. Ech, koleś. Jeszcze musi papę zrzeć, Boże. Kurde, odwal się ode mnie, kurde. Zaczynam rage'ować. Nie, nic nie widzę, kurde. Dobra, dobra. Dobra, dobra! Idę. Widzę, że pomęczymy się troszeczkę. Będziemy się męczyć. No Boże, zaraz mnie chyba szlak trafi. Return from came from. Dobrze, to będzie bardzo, 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 bardzo irytujące, ale... Chyba z Midirem walczę, wolę walczyć tutaj. Nie rzeczy z nią. Ashen One, hearest thou my voice still?